Teraz zrobimy sobie bułki z przedziałkiem. Najbardziej chyba znane i popularne bułeczki w sklepach. Często nazywane są też bułkami poznańskimi, czy też są różne inne nazwy, ale to jest akurat mało ważne. Pokażę Wam, jak takie bułeczki zrobić. Najpierw zrobimy sobie zaczyn do tych bułeczek z drożdży, wody i mąki. Damy sobie tutaj świeżych drożdży 20 gramów do miseczki. Jak się klei, możemy na chwilę zostawić, aby właśnie ta mąka się wchłonęła, ta woda się wchłonęła i wtedy będzie łatwiej nam wyrobić. Tak wyrobione bułeczki zostawimy właśnie do wyrośnięcia o jakieś 50%, także nie aby podwoiły swoją objętość, żeby troszeczkę podrosły i wtedy właśnie zrobimy ten taki klasyczny przedziałek na nich i już będą sobie rosły na blaszkach. Idealna bułka do kanapki z szyneczką, troszeczkę majonezu i naprawdę taką bułeczkę nawet na drugi dzień do piekarnika na chwilę podpiec. Świetna sprawa. Nie jest nic trudnego. Czasu nie zabiera. Naprawdę bardzo, bardzo, bardzo fajnie wychodzi. Także spróbujcie sobie i właśnie tą metodę odwracania po przedzieleniu. Naprawdę zobaczcie, jak świetnie nam one wyszły, jak malowane. Także jest coś w tej metodzie naprawdę.